Podcast Leonarda Michalskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Katarzyna Konieczka. Witam serdecznie. Kostiumograf, projektantka kostiumów nietypowych, wychodzących poza jakiekolwiek ramy. Przyjemność ubrania tych strojów miała między innymi Doda, Nergal, ale także Fergie i Lady Gaga. Ale jednak zaczynając od czegoś takiego najświeższego, przy okazji z mojej strony ogromny podziw i szacun, do jakiego momentu w życiu dotarłaś. Jakie to uczucie, jakie uczucie ci towarzyszy, gdy widzisz swoją pracę na Times Square? Znaczy tak, to jest w ogóle super, fantastycznie widzieć to w ogóle, że no to jest ogromny zaszczyt, bo to jest akurat należący do prestiżowej galerii, tak zwany Zaz Corner, czyli taki hashtag funkcjonuje, on jest ten billboard od 2017 roku, sprawdziłam to, bardzo fajna sprawa, cudownie, aczkolwiek przyznaję, że tak jak w przypadku fotografów, wyczuwam, że jest to albo być twarzą, tak, jeżeli jest się znaną osobą, albo wokalistką, albo coś takiego, być tam twarzą, to jest na pewno trochę też inaczej. No to jest fantastyczne, że wyświetlane są moje prace na tym wielkim billboardzie od kilku dni, jeszcze jakby nie zdążyłam tego przetrawić. Okej. Okay. Wiem, że poruszałaś ten temat niejednokrotnie, chociaż chciałbym jednak się trochę tutaj zagłębić i stąd wychodzi na też kolejne pytanie. No bo był Nergal, jakby to jest zrozumiałe, że właśnie takie osoby, które pasują do stylistyki twoich prac, ale... Co było z tą Lady Gagą? Co tu dokładnie się wydarzyło? Czy ty jesteś po tym czasie już, który minął? Nie wiem, myślisz o tym, jesteś oburzona na to? Nie, może, a nie, może bardziej ja zwracasz uwagę bardziej na to, z kim współpracujesz? Znaczy nie, to po prostu powiedzmy sobie, że wątek, bo ja jestem, robię rzeczy niszowe, tak? Robię rzeczy, które się nadają do horroru, robię rzeczy, które są po prostu dziwne i taki przeciętny Kowalski patrzy na to i mówi, nie no, co ty ćpiesz, na przykład. I właśnie ta cała sytuacja, którą też się jakby trochę, no rozmawialiśmy, to ja, dobra, robimy ten gnój i tak dalej, się na to wszystko jakby zgodziłam to nagłośnić. I to przeszło do takiego mainstreamu, bo zaczęło się od jakiejś dziennikarki, która, ja sobie napisałam na Facebooku, ktoś po prostu to podchwycił. Później poszło po prostu na Polsacie, na informacjach w niedzielę. To było bardzo takie tabloidowe, nie? Tak, to było takie soczysty kąsek po prostu na pożarcie. Czyli w ogóle pewnie społeczeństwo wkurzyło, że naszą Polkę, naszą artystkę, wielka gwiazda wykorzystała, jakieś takie w ogóle rzeczy. No totalny pop z tego powstał i jakby zrozumiała informacja. A Polacy lubią taki motyw właśnie utrapionego artysty. Albo takiego w ogóle, że jakby o co, że tak, po prostu no z Polski, nawet nie ze stolicy, tak? Bo się wszystko dzieje w stolicy. Że z jakiegoś Sopotu, z jakiegoś nad morzem, nie że z centrum Polski, że tutaj nagle w Stanach, w teledysku, takiej mega gwiazdy. To też ludziom się spodobało, bo ludzie bardzo kibicują, jeżeli komuś się coś udaje. Bo ja nie jestem Polką, która siedzi za granicą, w sensie nigdy nie byłam w Stanach Zjednoczonych, a jakby mam bardzo krótką do nich drogę, dobry kontakt. Okej. Okay. No to w takim razie, kto był na takiej liście tych osób, któremu odmówiłaś może? Jest taka osoba? Ta znana, której jednak nie chciałaś z nią współpracować, nie chciałaś, żeby ta osoba, jakiś wykonawca ubrał twoją odzież? Nie było czegoś takiego. Mhm. To są kwestie takie po prostu, no trzeba propozycjami jakby przebierać między propozycjami, ale ktoś taki zupełnie, co by mnie ktoś oburzał, to się do mnie nie zwracał. Ja sobie po prostu wykalkulowałam, że jeżeli nie mam ochoty tego zrobić, to będzie kosztowało drożej i tyle. Okej, czy to właśnie, dlatego to pytanie wychodzi z tego, czy ty już jesteś na tym etapie swojej kariery, czy że możesz sobie na to pozwolić, że możesz wybierać, możesz... Znaczy, ja bardzo muszę w tej chwili przebierać, bo naprawdę się nie wyrabiam i muszę się po prostu przestawić, że, no mówić po prostu, że nie mam czasu, no bo nie mam czasu, mam zobowiązań ileś w przód. Ale ty masz swoją menadżerkę, menadżera w ogóle? Nie. Z tego typu osoby to są osoby, ja już patrzę, że ze wszystkich branż. Menadżer to jest po prostu, jakbyś miał psa rasy niebezpiecznej, powiedzmy Dobermana. Mhm. Znaczy, nie, to jest takie sztuczne napompowywanie, że tam menadżer jeszcze klaszcze do tego i mówi, tak, tutaj wiesz, żeby z tobą pogadać, to może przeciągnijmy to przez po prostu 15 sekretarek czy coś.
To jest w ogóle totalnie bez sensu. Żeby być dobrym menadżerem, trzeba być na przykład, mieć doświadczenie, nie wiem, być jakoś z branży. Ja po prostu nie chcę już w ogóle tego poruszać tematu, bo ja się rozstawałam sądownie kiedyś i to w ogóle, ja tego, kiedy ja słyszę menadżer, to jest tak samo, ja wychodzę z pokoju. A powiedz mi, też tak cofnijmy się do początków, bo jestem ciekaw, jak to było u takiej osoby jak ty. Jak ty poradziłaś sobie na tym etapie, że chcesz tworzyć coś innego, projektować awangardowe kostiumy, bawić się taką makabrą, bo to wszystko się zawsze wiąże najczęściej ze skrajnymi opiniami. Oczywiście łatwiej w dużej mierze jest się wtedy, jakby, nie wiem, zwrócić uwagę na siebie i swoją twórczość, ale cała puenta tego jest taka, że przecież nie jest łatwe wyróżnianie się i uważam tym bardziej w Polsce i poradzenie sobie z konsekwencjami tego wyróżniania się. Mi się zawsze wydawało, znaczy tak, o Jezus, jakie trudne pytanie, dobra, próbujemy. Będę łatwiejszy. Znaczy tak, ja uważam, że to jest jedna z rzeczy, które mam po prostu wykalkulowane. Czyli wykalkulowane jest taka ogólna wiedza na temat zachowań ludzkich. Ja czasami to powtarzam, że ludzie zwracają wzrok w kół jakiejś takiej rzeczy, która ich przestrasza. Bierzmy pierwszy z brzegu przykład. Wszystkie wiadomości telewizyjne, nagłówki, które nam się pojawiają do artykułów na Facebooku, to jest po prostu, czy tam jest napisane, że pan Lucjan obsiał 500 tulipanów obsiał z własnej inicjatywy, nie wiem, naprzeciwko Urzędu Miasta. No rzadko są takie wiadomości. Tak. Albo, że coś pięknie zakwitło, albo coś. Ogólnie ludzi przyciąga i największa klikalność jest do rzeczy drastycznych. Na przykład ja po prostu już padłam dwa dni temu, czy tam wczoraj, patrzę na artykuł, czytam nagłówek. 9-latka z siostrą zgubiła się w lesie, pomoc przyszła w ostatniej chwili. Wchodzimy w artykuł, a tam jest... 9-latka ze swoją 22-letnią siostrą po prostu straciła 22-latka jak dojść do samochodu, jakby orientację w terenie, ale miała naładowany telefon, porozumiała się i po prostu było zagrożenie, że zaraz będzie ciemno i będzie trudniej je znaleźć, tak? I po prostu to, o czym się krzyczy, a to, co w rzeczywistości jest, to jest w ogóle... To jest takie zdarzenie z rzeczywistością. To był taki clickbait, żeby zachęcić, co się wydarzyło. Dlatego na przykład, patrząc na tą moją, powiedzmy, najbardziej znaną pracę, którą mam na profilowym, na Facebooku, tym takim oficjalnym, i ileś osób sobie tą pracę wytatuowało na łydkach, na ramieniach. Wystawa w Chinach była na przykład, i było to wydrukowane na 3 metry. Były plakaty w Chinach. Jakaś wokalistka też swoje jakby wrzuciła sobie no w każdym razie praca była bardzo przemielona. I ona, ta praca, w malutkiej ikonce, bo wiadomo, że jeżeli ktoś mnie nie zna, sobie wertuje i patrzy, o Boże, Jezu, co ta kobieta ma? Wystają jej gwoździe z szyi, czy ona jest w jakimś uścisku, czy to jest krzesło elektryczne, Jezus Maria, czy to jest nowy kadr z horroru. I po prostu już na tej małej ikonce dałam sobie szansę zwracać na siebie uwagę. A ludzie, mówię, lubią drastyczne treści, to tak jak wiadomo, to się nosi, to się klika, od razu jak się klika, to od razu reklamy, potem się przedstawia i na tym wszyscy zarabiają. Zarabiają wiadomości, tak. Zarabiają magazyny. Drastyczna treść się sprzedaje. Koniec, kropka. To jest po prostu logiczne. Kto jest dokładnie na tym twoim profilowym? Kto jest w tym stroju? To jest modelka, która powiedzmy... taki typ bardziej anonimowej modelki, czyli dobrej modelki. Dobra modelka jest anonimowa. To znaczy, że najczęściej ma jasną porcelanową skórę, nie wiem, może niebieskie oczy, albo mysie włosy. A to ciekawe akurat, że właśnie tak to, co powiedziałeś o tym. Znaczy wiem, domyślam się, że to jest dużym cudzysłowie, po prostu, że dobra, dobra jest, anonimowa. Po prostu modelka ma taki zawód, i jakby na pewno nikt jej się do gardła nie rzuca, co ona sobie dała zrobić, bo te modelki dobre tak naprawdę, to one są bardzo do siebie podobne, mają czasami jakieś tam cechy charakterystyczne, ale ogólnie równie dobrze to mogłaby być zupełnie inna modelka, efekt by był ten sam, mogłaby być jej koleżanka z agencji, cokolwiek, tak? To, więc mi się wydaje, mam nadzieję, że nie przeżywa dramatu ta modelka, się Paulina nazywa. Pozdrawiam Paulinę, jak będzie kiedyś to słyszała. Mam nadzieję, że ją ta sesja nie skrzywdziła, bo mi zrobiła bardzo fajnie. Do twoich kostiumów nadawałaby się nie anonimowa modelka Ania Rubik? Znaczy tak, Ania Rubik, znaczy, bo tutaj mamy anonimowość. Moim zdaniem
przy dobrej kampanii. Ania Rubik zrobiona właśnie tak, włosy do tyłu przylizane, minimum makijażu. Mhm. To ona jest bardzo do tej modelki podobna. Mhm. Więc mogłaby być Ania Rubik i ja bym ją brała, znaczy uważałabym ją tutaj za anonimową modelkę, bo jakby modelka jest płótnem do malowania. Okej. Okay. Pytałem też a propos tego profilowego, bo ja tak zastanawiam się, czy ty kiedykolwiek ubrałaś na siebie to, co stworzyłaś, bo miałeś takie myśli, żeby, nie wiem, albo może masz coś takiego, że już tak patrzysz na te kostiumy i w pewnym momencie już nie możesz na nie patrzeć, bo tak długo nad nimi siedzisz. Jak to u ciebie ten proces twórczy wygląda? Czy ubrałaś kiedykolwiek, albo miałaś takie chęci, myśli, co byś ubrała? Znaczy, tak, jak się jeszcze mieściłam, to ubrałam. I nawet gdzieś wyszłam, w ogóle u mnie to się zaczęło od tego, że moim wielkim marzeniem, mhm, już takim naprawdę, to, że chciałam mieć po prostu wypożyczalnię strojów karnawałowych albo jakąś garderobę teatralną. Ja tak po prostu o tym myślałam. Ja do szkoły projektowania ubioru szłam z takim marzeniem, że ja chcę się po prostu trochę tych różnych technik nauczyć, żeby się tak wspaniale wzbogacić o taką baśniową garderobę. Ja nie miałam żadnych innych pomysłów typu sława, że albo nie wiem, że kogoś sławnego ubrać. W ogóle nie, w ogóle. Nie myślałaś w ogóle o Dodze, o Nergalu, nic takiego nawet nie myślałaś. Nie. O tym, o czymś takim nie myślałam. Dalej myślisz o takim właśnie sklepie, na przykład z kostiumami twojej pracy, które może ktoś właśnie kupił? Już nie. Już mi się ego nabiło jak piana taka i po prostu... I już po takim Times Square jednak już wyżej. Tak, ale to nie oznacza, że ze mną się nie da porozmawiać, albo że nie, wczoraj byłam u Nergala i będę robiła poprawki krawieckie. O, i dla mnie co u Nergala, opowiadaj. No super. A ja go bardzo lubię w ogóle prywatnie, on jest strasznie fajnym gościem. Jedna z uważam z najbarwniejszych postaci i myślę, że to też dla ciebie jest mega szczęście, że w ogóle współpracy z takim człowiekiem mega inteligentnym. Jak zawsze ktoś coś mówi o religii katolickiej czy coś, to ja mu daję przykład Nergala, który zna bardziej Biblię niż niektórzy księża, tak mi się wydaje. I to jest racjonalne podejście. I to jest klasa i brawo. Mhm. Tutaj też a propos czy tej inspiracji i tych początków, bo tak gdzieś mu wspomniałaś w jednej rozmowie o tym, jak oczy dziecka pomagają przy tworzeniu. Znaczy, ile już człowiek potrafi sobie wykreować za dzieciaka, to co widziałaś, co oglądałaś, jakie kreskówki, jak to się później przenosi. I byłem ciekaw, jak to właśnie dzieciństwo wpłynęło na twoją aktualną twórczość. Na przykład całe to miłość właśnie do takich religijnych klimatów. My robimy dużo rzeczy religijnych. Ta, Kasia Widmańska powiedziała tak, robimy Matki Boskie. Jak Kasia Widmańska robi sesję, to po prostu nie ma po prostu opcji innej. Ja po prostu jestem zachwycona. Ale dobra, zostawiając w zachwyt nad Kasią Widmańską, to Kasia Widmańska wymyśliła Maryjki, robiliśmy Maryjki z Nergalem i Sylwią Makris. Mhm. Sylwia Makris wykreowała te takie sceny z malarstwa i w ogóle. Nergal był tam Jezusem i tak dalej. I dużo rewelacyjna osób... praca. Piękne to było i dużo osób jakby w jakichś komentarzach anonimowych czy nieanonimowych, tam zawsze jak jest jakaś malutka gównoburza, to byście się za muzeumanów wzięli, a nie tam tak, obrażać. Tak, tak. Najczęściej to pada na zupełnie inną skrajną religię, najczęściej. Ale no właśnie, ale dlaczego my mamy się brać za coś, co na nas w ogóle nie robi żadnego wrażenia? Czegoś, co patrzyliśmy na... Nawet do końca jakby, nie znamy tego tak naprawdę. Dokładnie, nie wiem w ogóle o co chodzi z jakimś Mahometem. Ja w ogóle totalnie nie wiem, totalnie o co chodzi. Ja głównie to poznałem dzięki temu właśnie, że przeprowadziłem się do Niemiec i poznałem faktycznie osoby innego wyznania, ale wiem, że większość Polaków nie ma bladego pojęcia w ogóle nic o żadnej innej wierze. Dlatego nie mamy wobec tego żadnych uczuć, a artysta tworzy, przedstawiając swoją wizję, przedstawiając jak on się odnosi do tej religii. I ja się na przykład mogę super odnosić, bo ja pamiętam, jak byliśmy kiedyś w Krakowie, w jakimś kościele, jakaś za ołtarzem była jakaś taka dróżka, którą trzeba było tylko przejść na kolanach, bo to było takie niskie. Na mnie to wyobrażenie z dzieciństwa to jest naprawdę jakiś kurczę magiczny świat. Na przykład ja dokładnie pamiętam uczucie, kiedy człowiek wyobraża sobie, że w jego pokoju, pod jego poduszką są magiczne drzwi i wchodzi w te magiczne drzwi i za tymi magicznymi drzwiami pod tą poduszką jest na przykład cały pokój w linach przy suficie albo cały pokój w cukierkach i można w to zanurkować. Ja mam po prostu, zatrzymałam te uczucia. Kasiu, ty masz sobie nadal to dziecko, dużo masz tego dziecka, to pomaga też przy tworzeniu. Tak mi się wydaje, tak. I na przykład właśnie religia i Boże Ciało. Jakie to było wydarzenie? Ja nie wiem, czy w naszym
No bo ja jestem 82 rocznik. Czy było coś równie magicznego w życiu, nie wiem, 18-latki niż na przykład Boże Ciało? Wtedy się ubierało sukienkę od komunii, czyli już można był pretekst, żeby się odwalić. Jaki wyróżniający się strój jednak, nie? Tak, ja miałam jeszcze kozacki strój na komunię, bo moja babcia mi kupiła go w Ameryce. O. I to była w ogóle dziwna sukienka, bo wszystkie miały takie długie, a ja miałam króciutką, bo w Ameryce jest taka tradycja i taki styl był, że się nosiło króciutkie sukienki. Ale moja sukienka była normalnie magiczna, ale naprawdę. Ale ja ci powiem, że też się tutaj pod tym względem wyróżniłem, pod względem samego kostiumu. Jak też zawsze lubiłem się czymś wyróżnić, tutaj może nieświadomie, dzięki mojej mamie, ale ja na komunię przyszedłem jako jedyny chłopczyk w białym garniturze, a nie jak reszta chłopaków w czarnych. Wow, to prawie jak Liberace albo Elvis. Ale nikt nie mówił, że zaszaleli. W sensie takim drwiącym. Już wtedy zetknąłem się już na wczesnym etapie właśnie z takim wyróżnieniem się i że człowiek nawet nie chciał zwracać na siebie uwagi. Myślę, że też czymś takim mogłaś się spotkać lub nie, że człowiek nawet nie chce się jakoś mega bardzo wyróżniać i to takie, że nawet robisz prowokacje wtedy, kiedy nawet do końca nie chcesz. Mi się wydaje, że to tak się dotyczy twoich prac niektórych. Mi się wydaje, że u mnie jest dużo rzeczy po prostu bardzo, bardzo zamierzone. Mhm. W sensie takim, że ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego. Kilka lat temu moją koleżankę, która miała, chyba już przekroczyła 50, przebrałam na Halloween za króliczka Playboya. Okay. Ale tak po prostu, jeżeli mamy do czynienia z kobietą 50-letnią, to ja bym sobie poradziła i z 70-letnią, która byłaby szczupła, która by po prostu była gwiazdą wieczoru. Bo ja znam wszystkie triki, tak? Na jakby korektę sylwetki. Wiadomo, dlaczego Madonna nosi kabaretki wszędzie. Kabaretki bez względu na klimat, kabaretki wszędzie, bo mówię, doskonale znam triki, a wiadomo, że oko paparazzi to są normalnie obiektywy snajperskie. Tak, tak. I one wszystko znajdą, wszystko podkreślą, a każda najbardziej zgrabna młoda kobieta, jak jest w shortach, weźmie nogę do tyłu, ta skóra się, powiedzmy, marszczy, czy tam jakiś celulit, w ogóle przestańmy w ogóle robić wokół tego aferę, bo to jest normalne. 20-latka, która jest fitnesską, to weźmie nogę do tyłu i po prostu jej skóra się tak robi. Więc już 50-60-letniej kobiecie, wiadomo, to po to się wkłada kabaretkę, po to się robi na przykład, zrobiłam jej taką wtedy falbaniaste shorty, więc ta pupa już w ogóle była jak z fitnessu. Plastikowy kostium po prostu z takimi cyckami, woalka na twarz, po prostu sam seks. Ja już sobie to wyobraziłem. No, naprawdę wyglądała rewelacyjnie. Dlatego właśnie o tym wspomniałem, bo mówiłeś o tym, o zwracaniu na siebie uwagę. Jeżeli jej to pasowało i ona mogła się przemienić, bo jednak wszyscy wiedzą, od czego jest Halloween. Tak. Halloween jest dla kobiet dniem, w którym mogą się ubrać jak zdzira i nikt słowa złego nie powie. I oczywiście, ale i tak powstają ze strony skrajnej prawicy demotywatory. Zamiast nosić strój idioty, odwiedź grup polskiego patrioty. I jest to po prostu... Nie wierzę. Jakby to był problem, żeby dziecko się przebrało na Halloween i poszło do kościoła. Nie, no przecież to jak, no, nie może tak być. Ale przecież to jest święto pełne radości i w ogóle... I dzieci się mogą poprzebierać. Tak. Jakie taka to jest magia, ta jesień przychodzi w oknach są te dynie. To jest takie straszenie na wesoło. To jest taka po prostu horror-komedia, która jest po prostu fajną rzeczą, żeby ją celebrować. Jak można się w ogóle z zębami rzucać na takie rzeczy? Tak, najczęściej ludzie bez poczucia humoru akurat mają do tego pretensje i wychowani w innych tradycjach. No właśnie, ale to jest bardzo fajna, magiczna po prostu rzecz. Tak. Ja jestem zawiedziona tym, że jakby ludzie zaczęli od tego odchodzić. Zamiast Halloween, żeby był na fali wzrastającej, on jest po prostu na fali wygaszającej. Co ty byś zmieniła w Polakach, żebyśmy jednak doceniali bardziej swoich twórców, żebyśmy przestali się porównywać, bo jednak jest to właśnie to przysłowie cudze, chwalicie swego nie znacie. I co należałoby zmienić, żeby zaczęli w ogóle poznawać, doceniać tych zdolnych u nas ludzi? Znaczy właśnie to jest to, że my nie mamy odwagi. Jeżeli coś jest, nie ma potwierdzenia w świecie, czyli na przykład pamiętam takie określenia, że coś jest polskim czymś tam. Tak, najczęściej. Mhm. Na przykład nikt nie kojarzy, że... Bo dobra, jest taki, kiedyś był taki aktor, nadal jest, gra, ale miał taki swój
przystojniakowy szczyt, chyba to był Zakościelny, tak? Mm-hmm. I on, na jego nazwę polski Brad Pitt i wszyscy są wtedy spokojni, bo co ten aktor, to już tam nie musisz wiedzieć, w czym on grał, co on tam... Ludziom łatwiej jest etykietować. Mm-hmm. No tak, ale ja tam do końca nie jestem do tego obrażona, ale mnie na takie coś, że polski ktoś tam. Obrażona strasznie nie jestem, natomiast to wszystko pachnie takim lękiem, że ty nie wiesz, że to twoje polskie, co nazwałeś, że polskim coś tam jest fajniejsze od tamtego, albo jest po prostu inne. Mhm. Ja, po prostu ludzie mają taką ogromną niepewność, takie zakompleksienie. Jak to cię nauczyło odwagi? Bo uważam, że masz tę odwagę sięgania po swoje. Nie mam w tej chwili pojęcia i ja na przykład zawsze miałam właśnie coś takiego. Okay. Po prostu jakimś cudem nie zdawałam sobie sprawy, że czegoś nie można. Czyli na przykład miałam 14 lat i były wtedy modne takie buty typu żelazka, bo one przypominały kształtem żelazka, bardzo wysokie i pod podbiciem i pod piętą. Takie po prostu ciężkie buty, o których dorośli żartowali: dobrze, że nosisz takie buty, bo by cię wiatr porwał. I ja sobie takie buty zrobiłam, po prostu wycinałam centymetrowe taką gumę i zrobiłam sobie takie buty. Mhm. I przyszła moja siostra, jak już byłam na finale tych butów, zajarana po prostu jak cholera, że mam takie buty, że zrobiłam, że jest oryginalne, że nikt takich nie ma i w ogóle wow. I moja siostra powiedziała do mnie tak: ty debilko, buty się kupuje, a nie robi. I ja do tego momentu nie miałam w ogóle pojęcia, jaka w ogóle teza w ogóle z kosmosu, że buty się kupuje, a nie robi. W ogóle mi to nie przyszło do głowy, ja w ogóle nie w tych kategoriach i w ogóle. I jakby przez cały czas to nie towarzyszył mi taki głos, można nazwać rozsądku, który mi coś takiego mówił. Ja pamiętam to uczucie, jak ja się wtedy poczułam dziwnie, nie że odkrycie Ameryki, ale to była dla mnie totalnie kosmiczna teza, że ktoś mógł to potraktować, że buty się kupuje, a nie robi. Na etapie dzieciństwa uważam się, że sobie najbardziej nakreślałem różnice, też uważam, w rodzeństwie, które nawet możemy od razu nie zwracać uwagę, ale bo to się też wiąże z moim pytaniem, jak ty teraz nawet myślisz o tym, co ona ci powiedziała, ta teza? Ty czułaś bardziej, że ty jesteś odrealniona i jesteś w innym świecie, czy właśnie o niej pomyślałaś, że ona taka jest? Ja się trochę poczułam wtedy źle, jak idiotka. Tak trochę. Okej. Ale ogólnie... jakby potem jakby nie zgasiło to mojego żadnego zapędu czy czegoś. Ja po prostu uważałam się i uważam się za cwaniaka trochę, z racji tego, że bardzo się fascynuję social media, wszystkimi mechanizmami, co jest bardziej wiarygodne, co zwraca uwagę. To jest moje takie hobby poboczne. I ja na przykład uważam, że jestem cwaniakiem, że potrafię, że wiem, co zrobić, żeby jakby wzbudzać emocje i jakby i które emocje są dzisiaj fajne, a które są passé. A propos tych właśnie strojów, bo one są wyjątkowe, wychodzą poza jakiś schemat, są niewygodne do chodzenia w nich na co dzień i dają właśnie to, uważam, osobom, które mają tę przyjemność i takie, nie wiem, szczęście założyć je, dają możliwość przede wszystkim oderwać się od rzeczywistości. To jest taka moja analiza i jestem ciekaw, co w twoim przypadku, jako osoby twórczej, autorki, co jest u ciebie zresetowaniem się, takim oderwaniem się od rzeczywistości? Czy właśnie sam proces tworzenia tych kostiumów? Jak to u ciebie wygląda? Takie odłączenie się od świata? Tak, przede wszystkim... Jeżeli coś tworzę, to jest to po prostu takie jakby czuję się wtedy zawieszona w powietrzu i wolna od wszystkich trosk. Po prostu jak tworzę, to idę, łapię kierunek, nie patrzę na czas, to czuję się naprawdę po prostu no, odlot i też czuję, że jakbym się, że ja się wzbogacam. Mm-hmm. Okej. Okay. Tak, to nie chodzi o to, że ja po prostu... Ja nie wiem, ludzie coś zbierają, jakieś wazoniki można zbierać znaczki, grzyby. Można zbierać albo samochody można też zbierać w garażu, jak ktoś ma takie, bo może sobie pozwolić na takie hobby. I jeżeli dostanie nowy model, jakiś rzadki, on przyniesiony, trochę tam problemów będzie, ale w końcu przyjechał ten samochód i ma się go w garażu do kolekcji, to ja się czuję, to jest takie uczucie, wzbogacasz się, wzbogacasz swoją kolekcję, ja wzbogacam swoją kolekcję. To takie...
Takie trochę, nie wiem, pazernochciwowawe, nie wiem, jak to powiedzieć, takie uczucie, że o Boże, ale odjazd mam w swojej stajni. No, ale to trochę jest na zasadzie takiego motywującego lekkiego narcyzmu, ale uważam, że to jest słuszne, potrzebne, żeby samego siebie trzeba umieć też poklepać po plecach, żeby nie liczyć na kogoś. No właśnie, to wygląda najczęściej tak. Ja mam z tego po prostu totalną bekę, że jeżeli ja kręcę filmik albo cokolwiek, jestem na planie teledysku, gdzie już wokalistka właśnie teraz kręcą, wiszą nad nią z kamerami, ona tam tańczy, śpiewa i w ogóle, a ja stoję i się chwalę. W sensie mówię tak, dobrze to wygląda. Ja sobie stoję i sobie sama się poklepuję po plecach, nie, jaki odjazd, ale fajnie. No i po prostu tak. No. Ale to jest właśnie to dziecko, ale też widzisz, to jeszcze ile masz coś do poprawy, ile jeszcze musisz się nauczyć. To jest piękne, uważam. Ale wrzuciłaś zdjęcie z planu nowego filmu, w którym jest między innymi John Malkovich. Mogłabyś zdradzić coś więcej? Mogę zdradzić to, co jest ogólnodostępne na internecie, czyli jest Lawrence Fishburne i widać, że jest w brązowym garniturze. Widać, że Robert Knepper, znany jako jedna z najlepszych, świetnych, rewelacyjnych postaci ze serialu Prison Break, w Polsce skazany na śmierć, jest w koszuli policyjnej, tak? No i jest John Malkovich, który jest ubrany jak jakiś wirtuos. Jest to thriller i się nazywa Mind Cage. Kto jest w twoim stroju? Nie mogę tego powiedzieć. Okay. No to będzie takie boom. Bo dobra. Ja w tego typu filmach, bo to jest mój drugi film, pierwszy był thriller fantasy, on się jeszcze mieli. Mm-hmm. Ten się jeszcze robi, kręci się. Ja pracuję jako tak zwany costume designer creative. Mhm. Czyli jeżeli mamy coś dziwacznego, co się pojawia na jakimś etapie filmu, a mamy całą rzeszę jednak bohaterów przed, czyli mundurowych, albo jakichś agentów FBI, albo mamy policję, albo mamy nawet jakieś stroje retro, lub jeżeli fabuła jest w jakimś tam w latach 50. czy coś takiego, to ja tych garsonek i tych kapelutków i tych koszul policyjnych, garniturów, ja tego wszystkiego nie robię. Garniturów FBI też nie dobieram krawatów. Ja tego nie robię, to robi inny kostium designer. Okay. Oni także militarne kwestie, jak są żołnierze, to dziewczyny, to one brudzą po wybuchach ciuchy. Ja tego nie robię. Ja robię tylko taki jakiś taki odpierdziel odpałowy. Mm-hmm. Ja tu teraz mówię przede wszystkim jako miłośnik kina. Troszeczkę filmów w swoim życiu widziałem, stąd jakby twoja twórczość kojarzy mi się z wieloma filmami. Uważam, że chociażby spokojnie znalazłabyś się na planie Andrzeja Żuławskiego, zwłaszcza na Srebrnym Globie, nie wiem czy kojarzysz taki tytuł. Ten film mi się bardzo kojarzył z twoimi pracami estetycznie. Kurczę, nie widziałam, ale sobie sprawdzę, ale wiem, że Andrzej Żuławski był po prostu hardkorem. Był wielki film na Srebrnym Globie, który miał ogromny problem, chyba najbardziej hardkorowy, jeśli chodzi o realizację. Ten film jest pocięty, polecam bardzo. Dobrze, chętnie zobaczę. No. Nie, ale także miałem skojarzenia z Neon Demon Refna, bo to jest horror o modelingu. Pamiętam to, tak. Mieliśmy ostatnio nawet chyba taką trochę inspirację takim makijażem, bo ona miała takie hologramowe paski na twarzy w jakiejś tam scenie. Mnie się to po prostu takie rodzi pytania, czy ja po prostu tak przypomniałem sobie filmy i mówię, kurde, ty byś się tam odnalazł, w sensie, że tam mogłabyś coś dodać i jestem ciekaw, czy dane będzie zobaczyć na może twoje kostiumy w nowym Mad Maxie? Znaczy tak, ja wiem, że tam się już poszło po tą pantoflową, że już kto tam widział z produkcji z Hollywood, to już widział te stroje, bo był na planie, kto mógł. Kto komu przesłał foty, jak to wygląda, to już po prostu wiedzą, że jestem jakaś babka z Polski, robi fajny odpał. Bo będzie spin-off Mad Maxa Furiosa i ja się zastanawiałem tutaj... Ja jeszcze jestem... To dopiero musi być tak, musi film wejść do kin jeden albo drugi, albo dwa na raz. Okay. To musi zostać pokazane. Ktoś wtedy mnie jakby zauważy, jak nie wiem, jak po prostu zauważą mnie, jak nie wiem, jak w bikini w Cannes Brigitte Bardot i wtedy się załóżmy, powiedzmy, wszystko potoczy, ale do tej pory to ja nie za bardzo miałam w swoim portfolio filmy. No, ale powiedzmy sobie szczerze, chłopaki mają łatwiej niż dziewczyny. Odczułaś to? No dziewczyny po prostu już jest mało. Znaczy, w sensie ja mówię o aktorach. Czy jakikolwiek sposób coś takiego odczuwałaś? Znaczy odczuwałam. Nie, jest mi po prostu żal, jak widzę jeszcze takie... Ludzie jeszcze nie wiedzą, że już są nowe czasy i się teraz tak kochanieńcy nie zachowujemy.
są określenia właśnie na tego typu rzeczy. Nie stawiamy kobiety, na przykład powiedzmy Meg Ryan. Meg Ryan to była ulubienica komedii. Ona po Top Gun, po tym, co tam się wydarzyło. W Top Gun miała jakiś tam, powiedzmy, drugoplanową rolę, ale później stała się ulubienicą po prostu komedii. Mhm. Taka fajna, sympatyczna dziewczyna z takimi wywiniętymi włoskami, takimi blond, krótkimi, fajna kumpela i w ogóle taka super. Wszyscy ją po prostu mieli blisko serca. W tej chwili po prostu wszyscy się starzeją. No, kobiety się, kurde, starzeją. O Jezus, wiecie o tym. Tom Cruise no niewiele się zmienił. Mhm. Natomiast dziewucha po prostu, no wiadomo, no się zestarzała. No co to, ta skóra to ma się zmniejszać, te komórki tej skóry. Jeżeli przy tym nie majstrujesz, a czasami brzydko się majstruje, czasami się po prostu coś nie uda. No to, no co, albo kobieta po prostu, nie wiem, no jest po prostu, czas jest niesprawiedliwy i się należy od tego odczepić i po prostu nie być idiotą i tego nie komentować. Mhm. Albo na przykład, no dobra, no ta skóra się ciągle zwiększa, dobra, to dobra, tam coś się wycina, coś tam się podciąga, no trzeba ostrzykać policzki, trzeba ostrzykać usta i potem to można wejść taki w karykaturalny i od razu tekst powstaje. Te ona ze sobą zrobiła. A to jest kurwa jej sprawa. No właśnie. Ale czy tu jedna jakichś z twoich prac, to o czym teraz mówisz, czy jedna z twoich jakichś prac, a propos tej skóry, tak mi się skojarzyło, było jakoś właśnie odpowiedzią na to, takim pstryczkiem w nos ludziom? Znaczy tak, ja będę szykowała jakiś projekt i będzie właśnie o różnych takich rzeczach, natomiast u mnie to się przejawia i jakby ja mówię rękami w podświadomości. Czyli dopiero jak to zrobię, będę musiała przejść koło tego, może nawet po sesji zdjęciowej danego stroju będę wiedziała, co ja chcę powiedzieć, bo u mnie jest strumień taki podświadomości, który wchodzi bezpośrednio tyłem, tak? Poza moimi oczami, czy tak powiedzieć, nie wiem, staram się jakoś tak nie abstrakcyjnie powiedzieć, ale mi nie wychodzi nie abstrakcyjnie, po prostu... Cała jesteś pięknie abstrakcyjna, uważam, to jest najlepszy komplement. Dziękuję ci bardzo. No, to jest bardzo fajny komplement. I po prostu to jakby czasami się dzieje poza jakimś głównym nurtem świadomości. Okej. Okay. Tu też w tematyce szkoły. Ty skończyłaś Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowania Ubiorów w Warszawie, tak? Tak. Co ci dała ta szkoła? Jaki to był czas dla ciebie? Dużo mi dała ta szkoła, bo po pierwsze zabrali mnie w świat magii, powiedzmy, tak? Gdzie ja miałabym wejść, mogłabym pójść do teatru, ale nie mogłabym pójść na zaplecze. Nie mogłabym dotykać tych rzeczy. Nie mogłabym tego zobaczyć. Samo takie po prostu, jak wygląda praca kostiumografa, że trzeba to zdobyć w takim, a takim temacie. Abstrakcyjne... Bo ta szkoła jest nietypowa. Ja pierwszy raz w ogóle o tej szkole dzięki tobie się dowiedziałem i byłem ciekaw właśnie, dlaczego na przykład nie jakakolwiek inna filmówka, ASP, cokolwiek. Dlaczego ta szkoła właśnie? Generalnie to tak. Pierwszy raz, jak zadzwoniłam do pani dyrektor Magdaleny Płonki, to ją tak przepytałam, tak, jak na Allegro się przepytuje, jak chce się coś od kogoś kupić. Mhm. Ja mówię, dlaczego tak szkoła nie ma jeszcze nagród? A ona mówi, bo szkoła jest jeszcze nowa, kiedy miała zdobyć nagrody. I dopiero po prostu nasz rocznik zdobywał te nagrody, my byliśmy dopingowani. Ja nawet jak skończyłam tą szkołę, to pani Magda do mnie dzwoniła i mówiła, a jest złota nitka, a co pani robi? A gdzie pani jest? Także oni się jeszcze postroszczyli jakby, no bo jednak jestem absolwentką, więc tam akurat w tym roku na Złotej Nitce to był 2009 rok, czy 2008, to myśmy dostałam nagrodę w kategorii Premier Vision, czyli odpał, od Diane Pernet, czyli jednego z ważniejszych krytyków mody na świecie, bo oni sobie mieli taki kaprys, że oni sobie przyjadą na razem z Robem Youngiem z Vogue i dla Timesa też pisał. Mhm. O modzie. Oni sobie tak chyba wymyślili, że sobie przyjadą i dostałam od nich nagrodę. W ogóle tego nie zrozumiałam, bo jakby nie kojarzyłam. Dopiero pan dyrektor mi powiedział, że proszę tutaj nie beczeć, że pani 20 tysięcy nie wygrała, bo tam były takie nagrody. Bo ja załamana, w ogóle jak odrzucona zostałam, o Boże. Obraza majestatu była naprawdę bardzo ogromna, napuchnięta wręcz. I powiedział mi, że ta nagroda jest o wiele ważniejsza niż te dwie dychy. A szczególnie, że ja dzisiaj, to jest jak z Idolem. Okay. Albo innym programem właśnie takim o talent show. Mm-hmm. No na przykład co, Ania Dąbrowska nie wygrała, a gdzieś tam odpadła, a zrobiła większą karierę i nikt nie pamięta, kto tam wtedy zwyciężył. No dobra, szumu narobiła Brodka. Ale chociażby przykład Alicji Janosz. No właśnie. Chyba to była pierwsza edycja i nie ma już jej. No właśnie, czyli ci, co wygrywają, to po prostu
ja widzę, że tych ludzi, którzy jeździli na konkursy, wygrywali, to ich nie ma. Nie ma tych ludzi. Albo przykład świetny piosenkarzy nawet jednego, taki, którym się tutaj też, myślę, fajnie to będzie mógł nawiązać, ale jak Ralf Kamiński był bodajże w X-Faktorze w tym samym czasie, kiedy Dawid podsiadł. Jednemu wyszło szybciej, drugiemu później. Ale tak czy siak udało się. I to nawet, czy nawet wszystkie osoby, które radzą sobie bez programów, czy bez tych nagród, tak? Cortez, Cleo. Tylko, że w tych programach jest taka akcja, że oni mają strasznie chamski jakiś kontrakt. Czy tam reklamujesz to, czy tamto, to musisz się tam chyba rozliczyć. Muszą ci coś z tego zabrać. Absolutnie mądre głowy, w cudzysłowie, dyktują ci, że ty masz nosić teraz różowe spódniczki, nie wiem, i czerwone bluzki. I jednak myślą, że są mądrzy, a Brodka pokazała, wyszła po prostu z taką stylową. I kiedy już mogła, a nie kiedy mądre głowy jej mówiły, gdzie ona ma nastąpić, gdzie ona, o czym ona ma śpiewać. O chłopaku, o pikniku, nie wiem, czy o czym tam kazali jej na początku. Tak. A te, to ona jest po prostu świetnym przykładem. Na początku takie właśnie pitu-pitu, tak? A jaka przemiana i to, co teraz tworzy, i to jeden z ostatnich teledysków na ogromnym poziomie. Ale jak tutaj tak też napomknęłaś o tych programach, miałaś swój udział w Top Model. Tak. Co tam zaobserwowałaś takiego? Co powiesz o tym świecie? Też dla ciebie, nie wiem, sztuczny jest? Co ty powiesz o tym programie? Znaczy, powiedzmy sobie tak, ja jestem osobą, która przygotowuje często jakieś stroje. A wokół takiego programu są styliści, to oni siedzą na zapleczu, ci styliści, bo powiedzmy sobie szczerze, ja jestem projektantem. Taki ktoś jest zwykle pierdolnięty. Jak mamy stylistów, którzy mają jakąś tematykę programu i te nakrycia głowy czy coś, oni te wszystkie rzeczy biorą gotowe od projektantów. Wyobraźmy sobie sytuację na zapleczu, jakby przyszedł projektant, a każdy projektant jest jakiś kurwa dziwniutki. Sorry. Najczęściej jest coś takiego. No tak, ale mają na przykład sraczkę na punkcie tego, że to jest pod złym kątem i on tego tak nie zaprojektował pod tym kątem. Dlatego nie może być projektant na... No ale nie, on ma jakąś wizję. Kogo obchodzi jego wizja? Jak dałeś te ciuchy do programu, to się odstosunkuj od tego, jak to będzie wyglądało finalnie. Ja wiem o tym, że jest załamka, obraza majestatu, że to, co miało być na ramię, to poszło na głowę. I on tego tak nie projektował, ona tego tak nie projektowała i w ogóle. Więc taki tacy ludzie, jakby tam na zapleczu ich nie ma. Więc na pytanie, jak było na backstage'u Top Model, to ja ci nie powiem, ponieważ ja dawałam dziewczynom stylistką. Tam najwyżej porozumiewałam się w kwestii, co ma być, co fajne, wysyłanie zdjęcia podczas procesu kreowania, jak to się wkłada na głowę, gdzie tu jest tam zapięcie i tak dalej. To w takich tematach my się komunikujemy, a nie, że naprawdę ja sobie wyobrażam, może jeżeli ktoś robi pierdolnięte rzeczy, to też jest w życiu gdzieś tam troszeczkę pierdolnięty i może mieć jakąś swoją wizję po prostu, którą będzie chronił jak złote jajo po prostu, jak dziedzictwo rodzinne. I dlatego no, nas nie ma na tych. No ja bym sama, gdybym była stylistą, nie chciała, żeby mi ktoś latał jak jakaś mucha po prostu nad jedzeniem i pierdział mi, że to po prostu jest pod złym kątem albo że trzeba przekrzywić falbany. No tak, ale no i tutaj się takie rodzi pytanie, że tutaj Top Model, tu Times Square, różni wykonawcy, plan filmowy, teledysku. Ty sama w siebie bardziej wierzysz po tym wszystkim, po tych latach? Jesteś sobie, nie wiem, największą krytyczką? Jak się na to rozpatrujesz? Wiesz co, ja lubię uświadamiać sobie, że zaszedł jakiś ogromny sukces, ale że nie ma much w nosie. To tak samo, to jest takie przewrotne. Lubię sobie zadzwonić na infolinię, na dział reklamacji i być miła jak taka babcia z reklamy, która piecze ciasto, które paruje. Proszę, chcę to usłyszeć. No i to właśnie jest takie przewrotne, że wszyscy się jakby spodziewają, że będziesz buraczyć, a ty nie buraczysz. Ale trzeba przy tym wszystkim asertywność zachować. Jak gdzieś tam u mnie asertywność jest, ale ja sobie czasami daję wejść na głowę, bo mi na czymś zależy. Ale ja nawet przed rozmową z tobą widzę twoje prace, przygotowuję się, słucham różnych rozmów, czytam wywiady, wiedziałem, że będę miał przyjemność rozmawiać z bardzo sympatyczną, otwartą kobietą. Nie zawiodłeś się, bardzo się cieszę. Nie zawiodłem się. Ale ja potrafię, ja na pewno wiele razy w swoim życiu przyburaczyłam. Tak, oczywiście. Ale mi się wydaje, że jest to normalne dla, nie lubię tego określenia, ale to funkcjonuje dla osób, nie tyle co artystów, ale osób kreatywnych. O, ja to preferuję bardziej takie określenie.
że to jest w jakiejś naturze. No, tylko jak sobie myślę, ja nie wiem, jakie ktoś ma zdanie na różne tematy. Mhm. Ja wiem, że wspaniali twórcy czasami uważają, że całe środowisko dookoła, na przykład bliskie, rodzinne, rodzina musi coś znosić, ale są pewne granice, tak? Jak sobie myślę na przykład, jak coś, może nie będę drążyła tematu, powiem jedno zdanie, jak cokolwiek widzę z Michaelem Jacksonem, to scrolluję dalej. I tutaj nie będę jakby tego rozwijała, ponieważ ja wierzę po prostu jego ofiarom. Albo na przykład też genialny aktor Klaus Kinski. Wierzę też, no wierzę jego córce, wierzę na przykład córce Woody'ego Allena. To, ale ciekawego tematu, Liz, znałaś, fajnie, bo jakby tu też sobie możemy o tym porozmawiać. Jaka jest różnica, ta granica między, można cenić sobie Michaela Jacksona za twórczość, ale mógł być chujowym człowiekiem. Uważam, że można to tak rozdzielać. Wiesz co, powiem ci tak. I dalej można na przykład obejrzeć ten dokument, dalej mogę słuchać jego piosenek, oglądać teledyski. No można by to rozdzielać, tylko po prostu powiem ci tak, no mnie boli, jak widzę Jacksona. Mnie po prostu boli. I z racji tego, że ja jestem wielką fanką TikToka i czasami sobie przeglądam TikToka i jak coś widzę z Jacksonem, to szybko muszę zeskrolować, bo to, co ty widzisz na TikToku, będzie ci się, jeżeli ty to obejrzysz do końca, to ci się algorytm, ta treść będzie pojawiała. Tak, algorytm. To w takim razie, czy do tej branży teraz tym bardziej ludzie młodzi, będący na studiach, bo tu mówię nie tylko o filmie, jakiejkolwiek, bo tu już poruszaliśmy temat telewizji, faktycznie teraz łatwiej, warto próbować wejść do tej branży, jakiejkolwiek związanej tutaj z kreatywnością, artystycznością i dla ciebie też, jakie ty masz zdanie, biorąc pod uwagę, jak duża jest konkurencja, jak dzisiaj ciężko się przebić w dobie internetu, że wszyscy mogą pokazać swoje, jak ty się na to zapatrujesz. Natknęłaś się na swojej drodze, ty, nie wiem, na takie już, pojawiła się jakaś taka największa kłoda, którą miałaś pod nogami? Tylko, że ja na przykład uważam, że w mojej ścisłej, wąskiej dziedzinie to nie ma konkurencji. Znaczy ja do tego tak podchodzę, znowu byś przyburaczyłam, ale jakby nie mam takiego poczucia. Ja wiem o tym, że tak jak wysyłałam, byłam na łączach z reżyserem i tak dalej, z tam wszystkimi ludźmi, to uwielbiam po prostu z tym gościem pracować. On mówi tak amazing, albo nic nie mówi. A kto to jest? Mauro Borelli, reżyser. Reżyser, który skończył szkołę dla kostiumografów. Więc wiesz, jakbyś miał robić... Jakbyś był hydraulikiem i miałbyś robić łazienkę u emerytowanego hydraulika. To jest taki poziom po prostu, że widzi wszystko. Nie, że ja jakieś rzeczy chcę ukryć czy coś, ale po prostu ma jakąś swoją wizję i w ogóle. I jak on jest tak naprawdę kostiumografem, bo on jeszcze pracował z, nie powiem z, Boże, bo nie wiem, jak się wymawia nazwisko takiej... kostiumografki, która robiła stroje do Drakuli Coppoli. Tak, wiem. On na tym planie pracował i to jest naprawdę wysoki level. Ale bardzo mi się podoba i ja już widzę, że to jest taki człowiek i dużo jest takich ludzi, którzy już są sprawdzeni. Ty jesteś już sprawdzony i ty już jesteś w jego drużynie. Tak samo na przykład Robert Knepper też gra w drugim jego filmie. Mickey Rourke też grał, też gra w tym filmie. Także ta ekipa gdzieś tam czasami wraca. Czy jakby zostałam, to jest największe wyróżnienie, że zrobiłam swoją robotę, zrobiłam ją na tyle dobrze, że on już zanim zaczął w ogóle ten film, jeszcze się scenariusz pisał czy coś, to już do mnie dzwonił i powiedział, że sobie zarezerwuj czas. O. No i to jest kozacko. Na co ty się natknęłaś na swojej drodze, na taką największą kłodę? Wiesz co, największą moją kłodą jest chyba moje życie osobiste. Jestem totalnie usatysfakcjonowana moją pracą i w jaki sposób to się rozwija. Jestem usatysfakcjonowana tym, że mi się dużo rzeczy po prostu udaje i że dobrze zrobiłam robotę. Natomiast gdzieś temat leży, bo ja nie rozpoznaję na przykład... Ja nie rozpoznaję sygnałów, ja nie rozpoznaję złych ludzi. Jakby tylko chciałam tak zaznaczyć. Największą kłodą i jakby rzeczą, która mi hamowała karierę, właśnie byli nieodpowiedni ludzie wokół. Ale to tu się właśnie uruchamia ta gorsza strona tym, że ma się dalej w sobie dziecko, że się nie zwraca uwagi, że patrzy się na świat trochę przez kolorowe okulary. No właśnie, ta po prostu ekstremalna naiwność. I dostaje się, nie? Ta ufność, ta naiwność, tak.
I tu to dziecko po prostu dało ciała. Mhm. Ale to też się właśnie z czasem, myślę, że człowiekowi i tak, to tak się, myślę, że po lata i tak już tak sobie zwróciłeś na to uwagę, że okej, dobra, dystansuj się bardziej do ludzi. Wpłynęło to jakoś tak na ciebie właśnie, że wiesz co, powiem ci, częściej tworzysz mur do ludzi? Ja nie jestem jakaś tak, żeby się spotykać. No, nie jestem jakoś totalnie towarzyska. Mi się wydaje, że jesteś głównie naprawdę pochłonięta tak samo pracą, że też tutaj no dokładnie na podobnym vibe jesteśmy, że ciągle człowiek pracuje, ale ciągle ja, praktycznie. Ale ja jestem, u mnie od paru lat jest wszystko super, tak? Tylko, że, że mówię, że mam takie poczucie, że zaczęły się pojawiać sukcesy i po prostu nagle jakby tworzenie to zostało wszystko jakby przyhamowane. Ja się czuła, jakbym spała. Okay. Jakbym spała, a nie pracowała, nie robiła tego, co chcę, jakbym ganiała za czymś innym. No mam parę lat po prostu stracone. Ja teraz nadganiam. Teraz mówię Times Square, tu zdjęcie z Malkowiczem, to wszystko jakby... Ale masz to z tyłu, co było wcześniej. Ja coś mogę powiedzieć tak, że w jaki sposób się też z tym utożsamiam. Jest takie gonitwa za straconym czasem, takie, że się zrobiło już dużo. Pamiętajmy też, że ja tam gdzieś wyszłam, nie wiem, w 2012 było dużo sukcesów i od tego roku po prostu gdzieś tam spałam przez jakiś czas, tak? Gdzieś tam weszłam w jakiś, zagięła mi się czasoprzestrzeń, bo nie mogłam się realizować, nie byłam w stanie. Ale tak się odbija właśnie życie prywatne, nie? To jest najgorsze w przypadku takich właśnie osób kreatywnych, twórczych, kiedy chce się tworzyć, ale problemy, czasami czyjeś prywatne się odbijają na tobie i nie możesz tworzyć. Chciałam tylko powiedzieć czym się kieruje, to co mi mój dziadek powiedział. Mhm. Mój dziadek mi powiedział, że wszystko ci mogą, dom ci mogą spalić, mogą ci zabrać to, a tamto, pracę stracisz, czy tam, nie wiem, czy tam akurat, nie wiem, jakieś dobra materialne, a tego, co masz w głowie, to ci nikt nie odbierze. Więc ja to dzisiaj tak traktuję, że w momencie, w którym mogłam się rozwijać, nie mogłam się rozwijać, nie mogłam po prostu iść swoim trybem twórczym, swoim rozwojem. I nawet jeżeli ktoś wykorzystał moment, bo mam dużo takich kopistów, jeżeli ktoś wykorzystał moment mojego spania i wbudował sobie styl na rzeczach, na moim stylu, no to jakby gdzieś tam będzie mieć stop w mózgu, gdzieś tam się zatrzyma, bo to w końcu nie był jego pomysł, nie był jego mózg, a ja jakby siedzę z tym moim mózgiem i u mnie wszystko w porządku, tak? Czyli dalej kreuję. Bo jeżeli potrafiłam, to będę dalej kreowała tym stylem. Ja właśnie znalazłem taki wpis w internecie o tobie. Powiesz sam tytuł, Lady Frankenstein. Nikt nie dawał jej szans na międzynarodową karierę. Miała zostać barmanką w Sopocie. Powiem ci tak, ja nie wiem, jak to przeszło przez autoryzację. Bo ja na przykład, jak to się wszystko wydarzyło, ja... byłam wcześniej matką. Okej. Tak? Moje dziecko ma 19 lat w tej chwili. Byłam wcześniej matką bardzo i gdzieś tam jakieś próby były, tak? Żeby coś tam jakąś barmanką być i tak dalej. I potem dopiero poszłam do szkoły. Mhm. Tej właśnie dla kostiumografów. Więc to było w ogóle w trybie zaocznym. No, była barmanką w Sopocie. Nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Mogę ci anegdotę opowiedzieć z barmanowania. Proszę. Do dzisiaj to pamiętam. Ja raz tylko po prostu poszłam za ten bar, żeby zobaczyć, czy potrafię, czy to jest coś dla mnie. Była koleżanka, która była doświadczoną barmanką. I tam się po prostu raz, że zbiłam pokala na kraniku z nerwów, jak nalewałam piwo. Nalałam facetowi w kubku, na przykład takim, no jak się w imprezach plenerowych to się w kubku daje, bo przecież nikt nie będzie szkła podawał, do szkła nalewał. No i nalałam mu w kubku, a on do mnie, co ty mi tu kurwa dajesz? Ja to do dzisiaj pamiętam, że jakiś po prostu cham, który płaci, nie wiem, 8 zł za browara, może się tak w ogóle do mnie odezwać. To strasznie mnie w ogóle, strasznie mnie to po prostu jakoś tak, ja do dzisiaj to pamiętam, nie, że tam się rozryczałam i coś. Tak, ale to zostaje w głowie strasznie takie sytuacje. Tak, tylko, że ta koleżanka doświadczona to od razu przechwyciła, dobrze, w ogóle nic nie powiedziała na ten temat. Zabrała to piwo, nalała mu piwo jeszcze raz w szkle i jakby skończył się temat, ja nie dostałam jakiejś padaczki w tym momencie. Takie coś, no, taki epizod, jak już ja wiedziałam, że to nie dla mnie, bo ja nie jestem w stanie w takim, jakbym ja miała pracować na kaście w Biedronce na przykład, albo
Ja po prostu nie umiem, że ktoś będzie mi się awanturował na przykład o serek, że jest wywieszona promocja, która się tam skończyła 2 dni temu, a to jeszcze wisi i on chce ten serek za złoty 99. Chodzi o to, że taki kontakt po prostu z człowiekiem czy w jakichś usługach, obsłudze takich naprawdę na co dzień jest też dla mnie nie do przejścia. Nie jestem w stanie w ten sposób pracować właśnie, że ktoś... Ja uważam, że najgorszą pracą to jest, dlatego ci powiedziałam, że ja jestem miła na infoliniach. Jak ja kocham to robić, to jeszcze z pół biedy miłego dnia. Nie, że ja tam rzucam żarty, bo że wszyscy po prostu nienawidzą tych żartów kretyńskich w usługach. Dzisiaj oglądałam filmik na TikToku, jak facet mówi, że pracuje w zoologicznym i tam na porządku dziennym jest po prostu mnóstwo kretyńskich żartów typu poproszę kaganiec dla tego oto pieska i jeden dla męża. Albo nie wiem, poproszę, nie wiem, jakąś szarańczę, tam jakieś koniki polne, to jaszczurki to jedzą. I dla męża na obiad, ha, 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 ha. I, on, i po prostu żarty przy człowieku, który cię kasuje, musi być miły, się śmieje swoich, albo tak, to człowiek ma naprawdę życiówkę. Ale jest mi bliskie takie właśnie u ciebie też to, że ewakuowanie się szybko z takiego miejsca. Wcale się też nie dziwię, że... To był jeden wieczór, ale to było po prostu medialne i ten pan dziennikarz, to mu się to spodobało. Ja mówię, dobra, róbmy to. Napisz, to miała być barmanką. Zresztą tam pomieszali, bo powiedzieli, że ja próbowałam po szkole dla kostiumografów. Aha. Nie, to było przed. Po no, szkole... to przypominamy się tutaj osobom, które to opisały, jeżeli to słuchają. Nie, no spoko. Ja widziałem porównanie i ja też jestem jak najbardziej za tym. Również mam takie zdanie, że ja będąc na twoim Instagramie czuję się jakbym był trochę w muzeum. Jakbym oglądał różne obrazy. Zobacz, jaka to jest w ogóle zasługa fotografów moich. Mhm. Uważasz, że mamy zajebistych fotografów w Polsce? Uważam, że mamy zajebistych na przykład fotografów w Polsce i mamy zajebistych fotografów, którzy wyjechali z Polski. W nawiasie czytaj Sylwia Makryz. Okej, nie znam. A wiesz, dlaczego wyjechała? Nie, po prostu ona tam sobie życie ułożyła 100 lat temu. Tak, jest związana z tym, no dzieci ma. Dobra, no w każdym razie ona tam żyje, ale ona, myśmy teraz robiły taki projekt, bo ona czasami robi jakieś projekty, które idą do muzeum. Miała zrobić takich, bo ona jest znana, na przykład jak wpiszesz Old Masters, czyli ona bierze takie stare zdjęcie i sobie robi tego interpretację. I często przepraszam nieżyjących, ale te zdjęcia są po prostu lepsze od tych obrazów. No, dobre obrazy mają swoją magię, mają to coś, no ale jak Sylwia coś po prostu wymodzi, to jest koniec świata. A jakby ty byś zareagowała, gdyby twoje dzieła trafiły do szkolnych książek w celu interpretowania ich jako obrazów? Jako obrazów. Wiesz co, ja nie wiem. Ja jestem już tak, mam ubite ego, że nawet jakieś gazety mi ktoś z Rosji przysłał, że tam analizowali moją psychę. Matko Boska. Co ja mam tam pod kopułą. W Rosji, naprawdę, ale to były po prostu zdjęcia tych gazet, więc ja wiem, że jest taka aplikacja do tłumaczenia i mogłam sobie to potłumaczyć, ale dużo ludzi gdzieś tam pisze, czasami się ze szkół, a ja po prostu nie zawsze, czasami zapomnę coś tam odpisać, coś tam, dlatego fajne jest, że jak ktoś po prostu na zimno nie odpiszesz, to piszesz tu, bo może odczytał, ma odkreślone, to poszło w dół, poszło do góry 50 maili, bez kompleksów, bez problemu, po prostu dalej piszesz jeszcze raz. I nie można się po prostu czuć głupio. Ja po prostu często gęsto, to nie oznacza, że nie współpraca z daną osobą nie zelektryzowała. Może mnie zelektryzowała, ale zapomniałam. Okej. Okay. No to jest takie normalne, ja też jestem człowiekiem. I mam z tobą... Znaczy, o Boże, jaka w ogóle, jak powiedziałam, sorry. Też jestem człowiekiem, no. Mam z tobą skojarzenie. To jest naprawdę takie duże pół żartem, pół serio, ale przypomina mi się to, co powiedział Freddie Mercury, że on chciałby, on woli iść do piekła, nie do nieba, bo w piekle są ciekawi ludzie. No. Ja miałem zapytać się właśnie, czy ty przysłowiowo żyjesz głową w chmurach, ale ja mam wrażenie, że ty żyjesz bardziej w piekle. Jezus Maria. A możliwe. A wiesz co, ja jestem bardzo sympatycznym dodatkiem na rodzinnego grilla. Okej. Okay. A najlepiej, wiesz, kiedy się czuję? Mhm. Bardzo dobrze się czuję na weselach. Na weselach jest zajebiście. Naprawdę dobrze czuję się na weselach? Oprócz momentu, gdzie jakiś wujek prosi do tańca. To wszystko spoko. Ale na weselach czuję się zajebiście, bo czujność tych ludzi, którzy stwierdzili, że to jest rodzina,
i że to sami swoi, rodzina i że spoko w ogóle, to oni się nie spodziewają takiego rozmówcy jak ja. A ja potrafię naprawdę przywalić tekstem. I wyrywam ich z tego bezpiecznego komfortu. Nie, że robię jakąś chryję na weselach, ale wesele są fajne, bo ludzi jest uśpiona czujność. Są w takiej atmosferze serdeczności. Tak. A Jezus, a jak to zabrzmiało, że ja zaraz zacznę tutaj drzeć Biblię na przykład przy tym, jak wszyscy wyszli z kościoła. Zostawmy to już innemu, nie, to nie koledze. Jest tak. Ja lubię się popisywać trochę. Ale lubię się trochę popisywać, no tak. Ja też lubię i to wszystko się włączy z tymi cechami osób takich jak my. Uważam, że mamy tu wiele podobnych cech. Przejdę do tego tematu piekła i tego właśnie, bardzo mi się podoba twoja reakcja i z tym wątkiem o weselu. Cieszę się, że też to opowiedziałaś, bo jest to super. Ty bardziej, że niedługo wychodzi nowe wesele Smarzowskiego. No właśnie widziałam trailer. Mhm. Muszę zadać jednak już ostatnie pytanie na zwieńczenie tej naszej rozmowy. Jeśli reinkarnacja istnieje, to kim lub czym będziesz po śmierci? Reinkarnacja, czym, kim? Zastanawiałaś się czym, albo czym chcesz być lub kim po śmierci? Ja w ogóle się nie zastanawiałam nad reinkarnacją, jak ostatnio zaczęłam lamentować moimu partnerowi, że ja muszę teraz bardzo dużo rzeczy zrobić, bo ja po prostu muszę się do grobu położyć i żeby miał na uwadze, że trumna ma być w czarnym macie, a ma być wyściełana aksamitem w kolorze wina. A on spojrzał na mnie i od razu tak bardzo spontanicznie powiedział, twoja trumna to powinna być metalowa z stoczniowymi śrubami, żebyś nie wylazła. Tak powiedz. Ja naprawdę mogę ci powiedzieć szczerze, że po tej rozmowie, po tym, że się dopiero co poznaliśmy, uwielbiam cię, naprawdę. No, dziękuję ci, to jest jedyna możliwość, jaka może być po tej rozmowie. Żartuję. Dziękuję ci bardzo, że mnie zaprosiłeś. Podcast Leonarda Michalskiego.